Witam serdecznie na rozdaniu nagród. Zaczniemy od klasy zerowej, czyli klasa do 1000 cm sześciennych. Miejsce trzecie w klasie zerowej zajęła załoga Mirosław Janduła, Katarzyna Janduła, Fiat 126P. Marta Pawlicka, możemy cię poprosić? Zero jest tam na kolejce. Miejsce drugie zajęła załoga Piotr Marzysz, Norbert Rembelski, Fiat 126P. I zwycięzcy klasy 0 Artur Piłat, Mariusz Piłat, Fiat 126P, żółty Fiat 126P. Brawa dla zwycięzców. Przechodzimy do klasy pierwszej. Miejsce trzecie zajęła załoga Michał Chryniszyn, Adam Karbowski, Fiat Cinquecento. Załoga jechała z numerem 17. Miejsce drugie w klasie pierwszej wywalczyła załoga Krzysztof Cieślak, Piotr Zięba, TEDx WRC. I zwycięzcy klasy pierwszej Daniel Dymkowski, Paweł Klimkowski, Piotr Cinquecento. Ustawcie się do zdjęcia pamiątkowego. Pierwsza, jedynka na pierwszy. Uśmiech numer 7. Poprzeczny też. Na naszą klasę. Dziękujemy. Klasa druga. Miejsce trzecie w klasie drugiej wywalczyła załoga Emil Uszyński, Rafał Bańka, Citroen AX. Miejsce drugie w klasie drugiej zajęła załoga jadąca z numerem 29, Robert Górniak, Karolina Matuszewska, Fiat Seicento. I zwycięzcy klasy drugiej Grzegorz Karpiarz i Jakub Popkowski, Suzuki Swift. To jest Grzesiu, który na drzwiach od stodoły też by pojechał, jak to dzisiaj Bero opowiadał. Takie niskie, nie? Ale ona nie sprawdza w ogóle tego. Klasa czwarta. Samochody o pojemności do 2 litrów. Miejsce trzecie. Tomasz Buczkowski, Anna Kalinowska, Subaru Impreza.
Miejsce drugie wywalczyła załoga jadąca samochodem 1.6, bo połączone klasy trzecia z czwartą. Piotr Boliński, Mikołaj Stankiewicz, Citroen Saxo. Udało się rywalizować z dwulitrówkami, samochodem 1.6. Wywalczyli drugie miejsce. Myślę, że jest duża satysfakcja. I zwycięzca klasy czwartej, Piotr Gujski, Marcin Fabisiak, Toyota Celica. Klasa Open, teraz przechodzimy do klasy Open, czyli samochody o pojemności powyżej 2 litrów. Miejsce trzecie w klasie Open wywalczyła załoga Sebastian Teter, Paweł Malec, Subaru Impreza. Niebieski. Miejsce drugie w klasie Open wywalczyła załoga Bartosz Winiarek, Mariusz Rataj, Audi S2. I zapraszamy zwycięzców klasy Open. Patrycjusz Kruślak, Filip Gabrielewicz, Subaru Legacy. Teraz przechodzimy do grupy RWD, czyli samochodów napędzanych na tylną oś. I miejsce trzecie w grupie RWD. Jeszcze chwileczkę zaczekamy.